To będzie wyjątkowy dzień, a raczej noc, bo wszystko zaczynać będzie się z mroku. W wielu przypadkach można też będzie liczyć na dodatkowe atrakcje. Przed nami kolejna edycja Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Co będzie się działo w najbliższą sobotę, to sprawdzał dziś Paweł Jędrusik. To będzie wyjątkowa noc, jedyna w swoim rodzaju. Najwięcej wydarzeń podczas tegorocznej Nocy Muzeów zaplanowano na najbliższą sobotę 18 maja. Muzeum Śląskie dla odwiedzających swoje bramy otworzy o godzinie 18, a zwiedzanie potrwa do pierwszej w nocy. Tylko w tą Noc Muzeów będzie można zobaczyć instalację Azyl, której będą towarzyszyły wydarzenia takie jak spotkanie z autorką, warsztaty dla dzieci, częstowanie kawą wieczorne, więc myślę, że warto przyjść i tą instalację zobaczyć. Podobnie jak tylko w Noc Muzeów będzie okolicznościowa wystawa Co to jest? Tajemnice etnograficznych magazynów. Ognia sobotniej nocy dadzą z kolei organizatorzy Nocy Muzeów w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Będzie można u nas zobaczyć pokazy umundurowania, wyposażenia, ale też umiejętności służb mundurowych, począwszy od policji, przez wojsko, strażaków, skończywszy na Straży Miejskiej, więc praktycznie wszystkie dostępne służby będą na terenie muzeum. Będzie można zobaczyć pokaz sprzętu bojowego. A także wystawę, na której znajdują się m.in. mundury czy zabytkowa broń. W Rudzie Śląskiej przygotowano coś dla hobbystów, bo to pod znakiem hobby w dużej mierze będzie przebiegał ten dzień, a właściwie noc. Będzie cykl wykładów plus występy. Między innymi będzie tutaj występował pan Grzegorz Płonka, będzie orkiestra Kopalni Pokój występowała na scenie właśnie głównej muzeum. Oprócz tego będą ciekawe wykłady dotyczące hobby jako takiego. Atrakcje będą także w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Zapraszam na Noc Muzeów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sobotę o godzinie 18. Bo tym razem urząd będzie można zobaczyć od kuchni, ale to nie wszystko. Będą to m.in. rekwizyty dotyczące filmu Strefa Interesów, którego część scen kręcona była właśnie w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Będą to duchy, Biała Dama, a także duch przedwojennych wojewodów śląskich. Zanim jednak wybierzemy się na Noc Muzeów, warto sprawdzić, czy na ten dzień nie obowiązują zapisy.